Transmigracje to tajemnicze słowo, które dobrze charakteryzuje mechanizm współczesnej kultury. To jeden z toposów współczesnej sztuce. Celowo wybraliśmy go na tytuł wystawy. Transmigracyjne mechanizmy obserwujemy w twórczości zarówno Tadeusza Mysłowskiego, jak i Janiego Konstantinowskiego-Puntosa. Transmigrację możemy odnieść do doktryny reinkarnacji. Transmigrowanie, palingeneza to odradzanie się bytów w coraz to nowych, coraz to innych formach. I rzeczywiście zarówno u jednego, jak i drugiego artysty obserwujemy czerpanie inspiracji z tradycji, czy to rodzimej, czy globalnej, i odradzanie pewnych motywów, tematów, źródeł inspiracji w coraz to nowych formach. Ja nazwałem to w kierunku geometrii organicznej. Obrałem narzędzie zupełnie inne, nie klasyczne, nie ortodoksyjne, tylko wybrałem fotografię. I jak pracowałem w tej technice, to spostrzegłem, że po jakimś czasie to wszystko zatraca ostrość, że my wymyśliliśmy intelektualnie ten kwadrat i w permutacji dalszej, jak ja używałem to fotografii i powiększałem i pomniejszałem te struktury, to one zaczynały się rozpływać. Stopniowo ta geometria rozpływa się i wraca do, tak jak do embrionu, do komórki. I to jest, ja nazywam to powrót do domu. Tadeusz Mysłowski w swojej twórczości ożywia tradycję konstruktywistyczną. Odwołuje się do tak wielkich nazwisk jak Mondrian, Malewicz, Kobro, Strzemiński, Berlewi, Szpakowski. Są to dla niego wyznaczniki tworzenia coraz to nowych form, co ujawnia w znakomitej serii Krzesło Tronów. Muszę przyznać, że ja nie spodziewałem się, że dostanę tak piękną salę. I to ona mnie sprowokowała mnie do, jak ja zaaranżuję ten spektakl. I pomyślałem sobie, że dobrze by było, żebym to zrobił tak w takim sensie wirtualnym, żeby porozstawiać te krzesło trony dla tych wybranych artystów, moich mentorów i stworzyć takie spotkanie, taką ich jakąś rozmowę. I to jest zaaranżowane tak, że te, one są zwrócone do siebie i można sobie wyobrazić, że może oni tu nawet są i rozmawiają ze sobą. Chcąc podkreślić transmigrowanie obu artystów, przede wszystkim w sposobie kształtowania dzieła, zderzyliśmy ich twórczość w jednej ze sal. I naprzeciwko kompozycji, którą Mysłowski nazwał w kierunku geometrii organicznej, umiejscowiliśmy pracę Janiego Puntosa, pokazując, że wbrew wizualnym różnicom bardzo wiele łączy obu artystów. Skoro dla Mysłowskiego właśnie ten porządek geometryczny jest bardzo istotny i on stanowi strukturę większości jego prac, to dla Janiego Puntosa te granice pomiędzy sztuką i nauką są rzeczą, które chce cały czas przekraczać. Ważna część w tym pokazie jest również to, że uczestniczy w nim również robot. To jest robot industrialny. Więc tutaj on również działa jako forma estetyczna, rzeźby, ale ma swoją funkcję typowo naznaczoną dla celów sztuki. I na tym pokazie właściwie założenie było takie, jak gdyby wychodzenie z jednych z moich prac i doprowadzenie tej pracy do formy i znaku. U Janiego Puntosa obserwujemy badanie dwubiegunowości zjawisk. Nagle negatyw matrycy graficznej staje się tym pozytywem, tym głównym dziełem sztuki. Natomiast odbitka graficzna uzyskana z tej matrycy, powielona w obrazie cyfrowym na laptopie, nagle staje się właśnie negatywem. Mało tego, obserwujemy badanie kolejnych dychotomii, kolejnych dwubiegunowości zjawisk. Jak na przykład w instalacji poświęconej współczesnej kulturze i polityce, nazwanej Pole Medytacji. Artysta naprzeciwko pięknego, odlanego z brązu posągu Buddy umieścił laptop, w którym widz może obserwować zdjęcia, krótkie filmy komentujące ważniejsze wydarzenia światowe, czyli mechanizmy współczesnej cywilizacji wobec tradycyjnego systemu religijnego, w tym przypadku buddyzmu.
Jesteśmy w pomieszczeniu, które jest nazwane Pokój Kopernika. Na pierwszym filmie jest to próba wizualizacji teorii Kopernika, a drugi film jak gdyby zawiera pokopernikańskie odkrycia. Do tego pokazu został wypożyczony Astrolabius. Jest to wierna kopia z okresu Kopernika. No i ona tutaj jak gdyby ma takie przesłanie, powiedzmy, hołd dla tamtych czasów. Hołd jest to dla Kopernika, dla astronomii, dla fizyki. Ta teoria heliocentryczna i to, co zostało jak gdyby naznaczone jako pokopernikańskie, włącznie tutaj z tym filmem na monitorze, gdzie wykorzystany jest bohater, robot, no to wszystko razem tworzy zamkniętą część na relacji sztuki z nauką. Ikonostas, ta instalacja powstała pod impresją kuratorki, pani Moniki Rydgier, której bardzo zależało, żeby pokazać takie jedno pomieszczenie, gdzie ewentualnie byłyby pokazane moje korzenie. Te dwa filmy tutaj na górze przedstawiają taki obrzęd, przygotowanie się do święta wielkanocnego. A na dole mamy pokazane po lewej i po prawej stronie dwa obrzędy weselne. Jedno jest z góry Galicznik, a tam jest z Mariowa. W drugiej części mamy ikonę. Tamta część jak gdyby była bardziej sakrum. No i ten dialog pomiędzy tym, co jest profaną, a tym, co jest sakrum, jak gdyby no, nawiązuje do tych tradycji macedońskich na południu Europy. Dla obu artystów transmigrowanie ma nie tylko aspekt fizyczny, ale przede wszystkim ten aspekt duchowy, czyli emigrowanie, poszukiwanie inspiracji w zakamarkach swojej pamięci i ożywianie w ten sposób form dzieł, które tworzą. Tu są dwa obiekty poświęcone 11 września, to wszyscy o tym wiedzą, że zmienił się nasz cały świat od tego momentu. I ja obserwowałem to i na monitorze, i z dachu mojego domu. I postanowiłem to, co stworzyłem, postanowiłem jako taka manifestacja tego tragicznego zdarzenia. Postanowiłem zniszczyć to. I jedno to zniszczyłem ręcznie, podarłem, że powstał nowy produkt, nowy obiekt. Tu drugi obiekt pocięłem taką piłą mechaniczną i to są zdjęcia tych ludzi, którzy polegli. If you reflect, you can touch, że ludzie mogą dotknąć, jeżeli sprowokują się do refleksji. Dzisiaj ten problem transmigracji, transkulturalnej transmigracji jest niesamowicie ważny, bo jednak Świat się strasznie zaczyna być jedną całością, ale nam zależy, żeby utrzymać te różnice. To jest różnica nas łączy, nie dzieli. Przy wystawie Transmigracji Jemysłowski Puntos zaplanowaliśmy 3 spotkania w ramach wydarzeń towarzyszących. Rozpoczniemy wykładem Krzysztofa Siatki, historyka sztuki i kuratora, który opowie o niekonwencjonalnych nowych mediach, o ich ekspansji, która przypada na lata 70., które są jednocześnie latami debiutu artystów prezentowanych na wystawie. Następny wykład dr Agnieszki Jankowskiej-Marzec będzie dotyczył sztuki instalacji i tego, jak sztuka w dzisiejszych czasach transmigruje, jak staje się teraz bardziej płynna i trudna do określenia. Natomiast ostatni wykład pani Magdaleny Ziółkowskiej z Muzeum Sztuki w Łodzi opowie o tym, jak taka instytucja jak Muzeum Sztuki radzi sobie z dziedzictwem konstruktywizmu i neokonstruktywizmu, jak go przetwarza. I to będzie kontekstem do twórczości Tadeusza Mysłowskiego, w której wątki neokonstruktywistyczne są bardzo silne i dobrze widoczne. Będziemy kontynuować również cykl Dojrzali do sztuki, spotkania w galerii MCK, który jest skierowany do osób mających wolne przedpołudnie. Serdecznie zapraszamy do Międzynarodowego Centrum Kultury na wszystkie spotkania, a także na samą wystawę Transmigracja Mysłowski Puntos, czynną do 6 marca.